Pani Justyna to 30-letnia pacjentka planująca pierwszą ciążę. Od lat skarżyła się na uczucie ciężkości w łydkach, obrzęki wieczorne, szczególnie po całym dniu pracy w pozycji siedzącej. Doktor zalecił mi wykonanie zabiegu laserowego zamykania żył. Przekonało mnie to, że zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, nie pozostawia żadnych blizn oraz można wrócić normalnie do aktywności oraz do pracy. Po zabiegu jestem bardzo zadowolona, ponieważ dolegliwości, które miałam, ustąpiły natychmiast. Z naszej codziennej praktyki wynika, że pacjentki planujące ciążę, u których w rodzinie występowały żylaki albo chociażby tylko pajączki, powinny zgłosić się do lekarza flebologa i wykonać badanie USG Doppler. Powinny mieć też profesjonalnie dobraną kompresję, czyli pończochy lub podkolanówki, najlepiej by było w drugim stopniu ucisku. Pomiary takie należy powtarzać, jeżeli pacjentka jest w ciąży, co 3 miesiące, dlatego że te obwody mogą się zmieniać i wyroby należałoby sprawdzać, czy nadal są prawidłowo dobrane. Dobór kompresji należy prowadzić bardzo indywidualnie, w zależności od objawów i od też tego, co pacjentka jest w stanie tolerować, czy to będzie pierwsza klasa ucisku, czy druga klasa ucisku. I powinno to się odbywać pod okiem lekarza, ze względu na to, że bardzo ważne jest to, żeby pomiary były wykonane w prawidłowy sposób i wyroby były dobrane dokładnie do tych pomiarów, a nie na oko. Pacjent ma aktualnie do dyspozycji szeroką gamę produktów w różnych kolorach. Wyrobem wyjątkowo skutecznym i estetycznym jest linia Medivan Elegance, szczególnie popularna u kobiet ciężarnych i pań chcących wyglądać atrakcyjnie. W okresie wiosenno-letnim idealnie sprawdzają się wyroby kompresyjne, jeszcze delikatniejsze w wykonaniu, o nazwie Medivan Sheer and Soft. Dzięki współczesnym produktom posiadającym wysokie walory estetyczne, noszenie wyrobów kompresyjnych nie musi być nudne ani uciążliwe. Odzież kompresyjną dobiera się do garderoby, jak i do konkretnej pory roku.